Stowarzyszeniem Grupy Tanecznej Wykona Karolina Godlewska i Sylwia Kryńska. Zapraszamy. Thank you.
kolejny muzyczny relaks Stefana Kajla. Thank you.
do kolejnej kategorii, kto nie lubi czasem się dobrze zabawić. Na pewno nie można powiedzieć tego o zwycięzcach kolejnej kategorii, imprezowicze. Nagrodę w tej kategorii wręczy Anna Bogdanowicz. Ponieważ jeden z jej zwycięzców nie opuścił żadnej imprezy, bowiem impreza bez niego jest jak grill bez kiełbasy. Zapraszamy na scenę Mateusza Mucholskiego. Który przygotował specjalnie dla zwycięzcy autorski wiersz. Krystian, prosimy do nas. Jakub Joy Popławski. Za tym panem będzie Śląski, człowiek chodząca dyskoteka. Gdy zagrają, z lekcji ucieka. Wyrzeźbiona nieziemsko klata, z nim impreza nie z tego świata. Zapraszamy na scenę Jakuba Joya Popławskiego. Prosimy teraz na estradę starszego sierżanta Franciszka Kolasę, który wręczy nagrody w ostatniej kategorii. Najgrzeczniejszy. Witam, z tej strony starszy sierżant Franciszek Kolas, a na scenę zapraszam po odbiór nagród Wiktora Tymińskiego, Huberta Kajkińskiego, Kamila Kapelę, Dawida Zielniewskiego, Bartka Marciniaka, Sebastiana Słowickiego, Pawła Dąbrowskiego, Szymona Radziszewskiego, Igora Tołoczko i Mateusza Kuzuba. Mamy na pożegnanie z Państwem i tegorocznymi absolwentami wzruszający utwór poetycki. Będzie to wiersz Michała Bałuckiego w imienniku G. My już się żegnamy. Do widzenia.
przeglądamy zbiór Twego źródła. Pochwał mnóstwo w nim, popisów krocie, uczonności serca i rozumu, żem do prawdy w niemałym kłopocie. Jakich dobrać słów, jakiego głosu, by nie zginąć wśród Twego chaosu. Lecz odrzucam te dumne zachcenia i chociaż to pokusa niemała, z takich ustek jak Twoja pochwała, zamiast pochlebstw, czułości, kadzenia, zamiast kwiaty do nóg Ci kłaść. Wolę rzucić słowo, jak ziarno na rolę, ciche, plenne, ciężkie, niech Ci służy, jak kotwica okrętą wśród burzy. I tym zacznę, co już tyle razy powtarzać Ci musiał jeden i drugi, że się zwiękną, o nie mił razy, nie mam w tym Twej winy, nie zasłoni, że się zwiękną. Piękność jak broń męża, niczym, kiedy cicho drzemie w dłoni, chlubą, gdy się zerwie i zwycięża, cnotą, jeżeli uciśniony w broń. Więc pamiętaj, że walką jest życie, a Twa piękność będzie Ci orężem, a dzikiego poskromisz jak dziecię. Bezbożnemu niechaj Twoje oczy znów przypomną i niebo, i wodę, a na czoło, które smutek tłoczy, które boleść jak chmurzy sroga, niech Twój uśmiech pociecha i rada, jak słoneczny promień spada. Oto Twoje triumfy, zdobycze. Tego chwili rozstania Ci życzę. Przykro jest nam, bo tak duża liczba uczniów odchodzi. Więc mam nadzieję, że niedługo przyjdziecie po maturach, żeby troszeczkę było nam weselej. Chciałbym tak, żeby te rzut słowo, jak ziarno na rolę, jak kotwicę, okrętu wśród burzy. Te słowa nasze, które dzisiaj były do Was skierowane, niech Wam przyświecają w dalszej drodze. I chciałbym jeszcze raz życzyć Wam wszystkiego najlepszego na tej nowej, dorosłej drodze. Brawa dla maturzystów!